granicznej, występujący wraz z pocztem proporcowym. Dowodzi major Straży Granicznej Dariusz Pik. Dowódcą pocztu proporcowego jest kapitan Straży Granicznej Adam Zależy. Stawił sztab 20. Wartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Prowadzącym jest pułkownik Marek Świątkowski. Pododdziały Masuś! Pododdziały na prawo! Patrz! Dowódca uroczystości podpułkownik Pysacz melduje. Pododdziały 20. Brygady, pododdziały służb mundurowych, poczty sztandarowe szkół na uroczystym apelu z okazji dnia 3 maja. Pododdziały Masuś! Pododdziały na prawo! Patrz! Poczet flagowy Masuś! Do podniesienia flagi państwowej! Marsz! Dowódcą pocztu flagowego jest plutonowy Damian Dunowski, flagowym starszy kapral Michał Luty, asystentem starszy szeregowy Marcin Korpusik. Thank you.
dostojni goście, szanowni państwo, żołnierze, funkcjonariusz. Z okazji zbliżających się obchodów tak wiele znaczących i doniosłych w dziejach naszego państwa świąt, jakimi są Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i Święto Narodowe 3 Maja, w imieniu starosty powiatu bartoszyckiego, pana Wojciecha Brokockiego, burmistrza miasta Bartoszyce, pana Krzysztofa Nałęcza, obecnych tu żołnierzy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, funkcjonariuszy innych służb mundurowych, zgromadzonych tu na placu w Bartoszycach. Jako dowódca garnizonu chciałbym powitać na naszej uroczystości posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mirona Sycza. Bardzo serdecznie witam marszałka województwa warmińsko-mazurskiego, pana Jacka Protasa. Witam przedstawicieli władz samorządowych, burmistrzów i wójtów miast i gmin naszego powiatu, przewodniczących Rady Miasta i Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli duchowieństwa z dziekanem dekanatu Bartoszyce, księdzem infuatem Adolfem Setlakiem na czele. Witam komendantów i funkcjonariuszy służb mundurowych. Witam żołnierzy, w tym szczególnie przedstawiciela Szefostwa Inżynierii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, komendanta 21. Wojskowego Oddziału Gospodarczego i komendanta WKU Lidzbark Warmiński. Witam szczególnie bliskich naszym sercom kombatantów i weteranów. Witam prezesów przedsiębiorstw i instytucji działających na terenie garnizonu. Witam dyrektorów szkół i ośrodków kultury. Szczególnie witam młodzież szkolną i harcerzy, liczne poczty sztandarowe szkół, instytucji i organizacji. Witam przedstawicieli mediów. Bardzo gorąco witam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a zwłaszcza mieszkańców Bartoszyc i okolic. Szanowni państwo, żołnierze, funkcjonariusze. Przeszłość narodu żyje w każdym z nas. Aby zrozumieć dzieje narodu, powinniśmy poznać jego tradycje, które spełniają rolę międzypokoleniowego przekazu najcenniejszych wartości i są ważnym czynnikiem kształtującym ambicje oraz godność narodową. Każdy człowiek chce przynależeć do jakiegoś narodu, mieć swój kraj, hymn, barwy narodowe, język ojczysty. Ustanowiony w 2004 roku i obchodzony w dniu 2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przypomina trudne i dumne dzieje naszej ojczyzny. Biało-czerwone flagi zdobiące tego dnia nasze domy, place i ulice pozwalają nam poczuć dumę z dokonań naszych przodków. Dzień 3 maja przenosi nasze myśli ku wielkiemu historycznemu wydarzeniu. Tego dnia została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ta ustawa zasadnicza miała fundamentalne znaczenie dla przeprowadzenia reform państwowych. Karty historii nie pozwalają nam zapomnieć, iż Polska na długie 123 lata zniknęła z politycznej mapy Europy. Przetrwała jednak, jak zawsze w najtrudniejszych momentach dziejowych, w sercach i umysłach Polaków, którzy pozostali jej wierni i oddani. To wówczas biało-czerwone flagi stanowiły najpiękniejszą oznakę odzyskania niepodległości. Historia uświadamia nam, że niepodległość ojczyzny nie jest dana nam raz na zawsze, że należy o nią dbać i pielęgnować ją codziennie. Czynimy to, wykonując rzetelnie nasze obowiązki, pełniąc z oddaniem służbę, ucząc się, pracując. Patriotą nie jest się tylko podczas wielkich zgromadzeń, podczas zagrożeń, ale jest się nim także na co dzień, wtedy, gdy szanuje się symbole narodowe, kiedy pamięta się o tak ważnych wydarzeniach,
jak Dzień Flagi i rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Okres tak doniosłych i znaczących dla naszego kraju wydarzeń dziejowych wymaga od nas wszystkich, a zwłaszcza od żołnierzy i służb mundurowych, wzorowej postawy i wysokiej dyscypliny w codziennej służbie oraz poza nią. Obchody Dnia Flagi i Święta 3 Maja łączą nas Polaków. Nasze uczestnictwo w dzisiejszej uroczystości stanowi wyraz naszej pamięci i szacunku dla bohaterów tamtych dni, dla twórców i obrońców pierwszej, tak bardzo postępowej w dziejach Polski i Europy Konstytucji. Z okazji Dnia Flagi oraz Święta Narodowego 3 Maja składam serdeczne żołnierskie gratulacje i podziękowania żołnierzom zawodowym, pracownikom wojska, kombatantom i weteranom, funkcjonariuszom służb mundurowych, władzom samorządowym, funkcjonariuszom publicznym oraz wszystkim tu zebranym za dotychczasowy trud, za dotychczasowe poświęcenie codziennej służbie i pracy na rzecz naszej ojczyzny, na rzecz naszych miast. Życzę zdrowia, nieustającego szczęścia w życiu osobistym, satysfakcji z podejmowanych działań oraz sukcesów w realizacji planów i zamierzeń. Dziękuję bardzo. Wielce dostojni goście, szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości. Biało-czerwona flaga należy do najważniejszych symboli Rzeczypospolitej na równi z godłem i hymnem narodowym. Dzień dzisiejszy tutaj w Bartoszycach na początku Rzeczypospolitej jest potwierdzeniem tego, jak ważne jest to wydarzenie. Warto przypomnieć, że to właśnie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku, którego jestem reprezentantem, o czym mówił już pan generał, ustanowił właśnie dzień 2 maja tym dniem flagi. To z tego względu, że przypada rocznica letnięcia flagi na zakończenie II wojny światowej w Berlinie, ale też z tego względu, że to właśnie w PRL-u po 1 maja często zakazywane było, a nawet nakazywane było zdejmowanie flagi w dniu 2, aby nie wisiała ona na dzień 3 maja, rocznicę Konstytucji, która wówczas nie była tak uznawana. Szanowni Państwo, niewiele państw na świecie uznaje dzień flagi. Poza Polską są to Stany Zjednoczone, Chiny, Finlandia, Irlandia, Litwa, Ukraina. Polska dołącza do tych państw i w tej chwili uznaje się to jako jedno z najmłodszych świąt państwowych. Kiedy byłem w Kanadzie, z dumą patrzyłem, że prawie przy każdej posesji wisi flaga kanadyjska, a obok niej często, jeśli jest ktoś innej narodowości, wisi kanadyjska polska, kanadyjska ukraińska, kanadyjska i innego państwa. Dochodzi do tego, jeśli są małżeństwa mieszane z innych państw, to wiszą 3 flagi. Ale zawsze ważne jest, abyśmy pamiętali o tej fladze państwa, w którym mieszkamy. Dzisiaj z wielką satysfakcją chcę złożyć podziękowanie panu staroście, panu burmistrzowi, panu generałowi 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej za przygotowanie tego święta. Dziękuję jednocześnie wszystkim uczestnikom, którzy to tutaj są. Jak ważna to uroczystość zaświadcza obecność osobista pana marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Jacka Protasa, któremu serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo,
pamiętajmy, że te najbliższe dni będą jednymi z najważniejszych narodowych świąt Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego też względu wszystkim Wam składam serdeczne życzenia. I jeszcze raz dziękuję za organizację i obecność na tym święcie. Szczególne podziękowania składam młodzieży, która tak licznie przybyła na to święto. Wiem, że w dniu dzisiejszym też kończą zajęcia, lekcje trzecioklasiści, czy też uczniowie ostatnich klas maturalnych. Wam składam również serdecznie gratulacje i życzę dobrej z sukcesem matury. Wszystkiego dobrego. Szanowny panie pośle, panie generale, panie starosto, panie burmistrzu, drodzy przyjaciele samorządowcy, wielce szanowni kombatanci, drodzy żołnierze, funkcjonariusze, droga młodzieży, szanowni mieszkańcy ziemi bartoszyckiej. Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę tutaj w przeddzień dwóch jakże ważnych dla naszego narodu świąt być z wami. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, które być może w naszej świadomości zbiorowej jeszcze się dostatecznie nie zadomowiło. Jego miejsce w dniu poprzedzającym 3 maja jest jak najbardziej godne, ale bowiem to moment manifestowania polskości w majestacie, czci i szacunku dla ojczystej flagi. Obok wizerunku Orła Białego czy dźwięków Mazurka Dąbrowskiego flaga jest bowiem najważniejszym symbolem państwa polskiego, oznaką jego tożsamości i wolności. Oficjalne obchody święta datują się dopiero od 9 lat. Jednakże okoliczności, które przesądziły o barwie flag i sztandarów, głęboko sięgają ojczystej historii. Przypadają na czasy powstańczych zrywów i walk niepodległościowych. To bardzo ważne, gdyż właśnie dziejom ojczystym przypada najistotniejsza rola zarówno w ustanowieniu święta, jak też jego popularyzacji w polskim społeczeństwie. Dzień 2 maja to jednocześnie Dzień Polonii i Polaków za granicą. Dlatego życzyłbym sobie, ale też wszystkim rodakom w kraju i za granicą, abyśmy o Polsce zawsze mówili dobrze. Żeby w naszym życiu publicznym mniej było agresji i braku szacunku dla narodowych symboli, a coraz więcej wzajemnego poszanowania i dumy z narodowych barw. Mamy wystarczające ku temu powody. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku biel i czerwień stały się barwami państwowymi. W miarę jak krzepła polska państwowość, rodacy z dumą unosili głowy na widok sztandaru, a ich serca wypełniała radość z odzyskanej wolności, własnego państwa, granic i godła. Odtąd też postawa patriotyczna stawała się wzorem do naśladowania, zaszczytem i honorem każdego Polaka. W latach dla Polski tragicznych, gdy 1 i 17 września 1939 roku kraj znalazł się w śmiertelnym zagrożeniu, flagi towarzyszyły zbrojnemu oporowi narodu. Ruch oporu w latach okupacji hitlerowskiej czy polskie siły zbrojne na wschodzie i na zachodzie zawsze miały biało-czerwone symbole niepodległej ojczyzny. Bliski nam bardzo rok 1980 i biało-czerwone sztandary pierwszej Solidarności, a potem uliczne manifestacje rozpędzane przez milicję i ZOMO, to najnowszy rozdział historii Rzeczpospolitej i niepodległościowych działań Polaków. Tak więc szacunek i wdzięczność, patriotyczna postawa i obowiązek manifestowania flagą każdego święta państwowego i narodowego są naszą fundamentalną powinnością. Drodzy Państwo, na długo przed odzyskaniem niepodległości mieliśmy jako Polacy bez Polski powody do słusznej dumy dzięki temu szczególnemu wydarzeniu w naszych dziejach, jakim było uchwalenie Konstytucji 3 maja. To najważniejszy dokument naszej tożsamości narodowej na trudne lata niewoli, powstańczych zrywów, walk o niepodległość, trudnego czasu rodzenia się II Rzeczpospolitej, okresu pierwszej Solidarności, wreszcie wyborów 4 czerwca 1989 roku. Po pierwsze, Konstytucja 3 maja uchwalona przez Sejm 4-letni pod nazwą Ustawy Rządowej była pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych,
sformułowaną w postaci dokumentu ustawą zasadniczą. Po drugie, uchwalenie konstytucji poprzedził okres przemian społecznych i politycznych, a projekty Hugo Kołłątaja przewidywały najdalej idące reformy, które nawet w realiach ówczesnych państw były niewyobrażalnie nowatorskie. Po trzecie, zdołaliśmy wznieść się ponad swary i waśnie dla jedynej wzniosłej idei, dla konieczności ratowania ojczyzny. Ten szczęśliwy zbieg okoliczności miał miejsce dokładnie w dniu uroczystości Najświętszej Marii Panny Królowej Polski, głównej patronki naszej ojczyzny. Życzyłbym sobie, abyśmy jako Polacy, odpowiedzialni za losy kraju, zawsze umieli czerpać naukę z tej lekcji historii. Dlatego zawsze z radością biorę udział w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pragnąłbym również, aby edukacyjny charakter święta flagi także uwzględniał historyczną pamięć i naszą suwerenność. Jesteśmy to winni tym, którzy przelewali krew za wolność ojczyzny, za wolność naszą i waszą. Jesteśmy to winni tym, którzy torowali drogę do wolnej, niepodległej Polski w ratach pierwszej Solidarności. Jesteśmy to winni tym, którzy zadbali o przyszłość narodu i państwa, widząc Polskę w strukturach sił zbrojnych NATO czy wśród państw Unii Europejskiej. I chociaż nie wszyscy się z tym godzą, to warto pamiętać, że tyle będzie Polski w zjednoczonej Europie, ile patriotyzmu w sercach i umysłach Polaków. Tyle będziemy warci w Europie, ile naszych narodowych tradycji, zwyczajów i symboli zdołamy zachować i uszanować. A flaga to przecież jeden z symboli narodowych i oznaka pamięci o wydarzeniach istotnych dla ojczyzny. Świadomość takiego podejścia jest oznaką troski o losy państwa i jego przyszłości. A słowa marszałka Józefa Piłsudskiego bardzo dogłębnie wyrażają tą myśl. Kto nie ceni i nie szanuje swojej przeszłości, nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie i za uwagę. Boże Rządco i Panie Narodów, z ręki karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Marii Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie. By w Tobie zawsze wierna chwałę przynosiła Twemu imieniu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej. Byśmy jej i ludowi Twemu, swoich przodków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujący, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Spraw, Ojcze Wszechmogący, abyśmy i my, synowie i córy polskiego narodu, idąc za przykładem wielkich naszych przodków, kardynała Stanisława Hozjusza, Mikołaja Kopernika, biskupa Ignacego Krasickiego, Jana Dantyszka, Marcina Kromera, Feliksa Nowowiejskiego i innych, dokonywali odkryć i czynów niezwykłych, służąc najjaśniejszej rzeczy Rzeczpospolitej. Niech więc i nasze czyny będą czyste jak biel, a czerwień niech przypomina nasze ofiarne działanie, pełne miłości i oddania, jak krew wielu przelana dla ratowania i dźwigania naszej ojczyzny, o czym nam zawsze przypomina biało-czerwona. Wiemy więc, że od Ciebie pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i czyny uczciwe. Użyć sługom Twoim takiego pokoju, jakiego świat dać nie może. Niechaj nasze serca będą oddane woli Twojej, a czasy, w których żyjemy, niechaj za łaską Twoją będą spokojne i od grozy nieprzyjaciół wolne. A błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech wstąpi na nas, na nasze miasta i wioski, ogrody i pola, lasy i łąki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Proszę o odczytanie postanowień, rozkazów oraz decyzji. Pododdziały, baczność! Postanowienie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 października 2012 roku o nadaniu odznaczeń. Pododdziały, baczność!
na wniosek ministra obrony narodowej za wzorowo wyjątkowe sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostają medalem srebrnym za długoletnią służbę. Major Burda Piotr, kapitan Kokocha Leszek, chorąży Kraśniewski Wojciech. Postanowienie podpisał pododdziały Pasoś, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Żołnierze wyróżnieni medalem do dowódcy wystąp. Pododdziały spocznij! Żołnierze wyróżnieni, tył, zwrot, do szyku, stąd, pododdziały, waszość! Postanowienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń. Pododdziały, spocznij! Na wniosek ministra obrony narodowej za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa odznaczeni zostają gwiazdą Afganistanu. Starszy chorąży Pedynkowski Dariusz, starszy chorąży Wierzchowski Arkadiusz, starszy sierżant Templin Sławomir, plutonowy Miranowicz Karol, szeregowy Czapliński Paweł, starszy szeregowy Waraksa Piotr, starszy szeregowy Grabowski Krzysztof, starszy szeregowy Jaśkiewicz Kamil, starszy szeregowy Ciżowski Andrzej, gwiazdą Iraku, starszy szeregowy Krupka Arkadiusz. Postanowienie podpisał pododdziały Maciuś, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Żołnierze wyróżnieni gwiazdą Iraku i gwiazdą Afganistanu, do dowódcy wystąp, pododdziały spocznij! Żołnierze wyróżnieni, tył, zwrot, na szyku, stąd. Pododdziały, waszość! Postanowienie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o nadaniu odznaczeń. Pododdziały, spocznij! Na wniosek ministra obrony narodowej
za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa odznaczeni zostają Gwiazdą Afganistanu sierżant rezerwy Gołębiowski Grzegorz, sierżant rezerwy Oleszczuk Paweł, starszy plutonowy rezerwy Iwanowski Sławomir, starszy szeregowy rezerwy Gzik Paweł, starszy szeregowy rezerwy Szachnowski Grzegorz, Gwiazdą Iraku, sierżant rezerwy Stankiewicz Sławomir. Postanowienie podpisał pododdziały Waszość Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Żołnierze rezerwy odznaczeni Gwiazdą Iraku i Gwiazdą Afganistanu, do dowódcy wystąp. Pododdziały spocznij. Dziękujemy panu. Wyciąg z decyzji ministra obrony narodowej nr 818 z dnia 9 kwietnia 2013 roku. Niżej wymienionych z dniem 3 maja 2013 roku mianuję na stopień pułkownika, podpułkownik niepodlegający obowiązku służby wojskowej Setlak Adolf, syn Wawrzyńca z parafii rzymskokatolickiej w Bartoszycach. Podpułkownika. Major niepodlegający obowiązku służby wojskowej Rożentalski Jerzy, syn Bernarda z parafii rzymskokatolickiej w Lidzbarku Warmińskim. Z upoważnienia ministra obrony narodowej dyrektor Departamentu Kadr MON generał dywizji Andrzej Wasilewski. Proszę mianowanych księży kapelanów o wystąpienie do dowódcy. Wyciąg z decyzji szefa inżynierii wojskowej nr 4 z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wyróżnienia medalami pamiątkowymi wojsk inżynieryjnych z okazji Święta Wojsk Inżynieryjnych Dnia Sapera. Upamiętniając bohaterstwo saperów poległych w walce o wolną i niepodległą Polskę oraz rozminowanie kraju w latach powojennych, wyrażamy szacunek i uznanie dla ich poświęcenia. Dzięki ich zaangażowaniu i umiejętnościom kolejne pokolenia rodaków mogą czuć się bezpiecznie we własnym kraju. Tradycjom bojowym i poświęceniu podczas działań w czasie pokoju wojska inżynieryjne pozostały wierne do dziś. Swoją gotowością do ratowania życia i mienia w czasie powodzi wzbudzają powszechny szacunek i uznanie. Pełniąc trudną i niebezpieczną służbę z narażeniem własnego życia, z daleka od ojczyzny,
przyczyniają się do umacniania bezpieczeństwa międzynarodowego w ramach NATO i Unii Europejskiej. W tak uroczystym dniu serdecznie pozdrawiam wszystkich żołnierzy, kombatantów i rezerwistów oraz pracowników wojsk inżynieryjnych. Składam serdeczne podziękowania za trudną i rzetelną służbę, życząc dalszych osiągnięć w służbie i życiu osobistym, a za szczególne osiągnięcia w służbie dla dobra wojsk inżynieryjnych nadaję złoty medal zasłużonemu dla wojsk inżynieryjnych. Generał brygady Jarosław Mika, 20. Bartoszewska Brygada Zmechanizowana. Decyzję podpisał generał brygady dr Bogusław Bębenek. Poddziały Baszość! Rozkaz numer 2 dowódcy garnizonu Bartoszyce z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie podsumowania zawodów strzeleckich służb mundurowych opuchar dowódcy garnizonu. Pododdziały Zboczniej! Zgodnie z planem zasadniczych przedsięwzięć brygady na 2013 rok w dniu 24 kwietnia 2013 roku odbyły się zawody strzeleckie służb mundurowych opuchar dowódcy garnizonu Bartoszyce w strzelaniu z karabinka. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn reprezentujących wszystkie służby mundurowe garnizonu. W wyniku sportowej rywalizacji czołowe miejsca zajęli. W klasyfikacji indywidualnej pierwsze miejsce pan Wrona Janusz, wojskowe koło łowieckie Dzik. Drugie miejsce starszy szeregowy Samsel Jacek, 9. Pułk Rozpoznawczy Lidzbark Warmiński. Trzecie miejsce podporucznik Tumicz Mariusz, placówka Straży Granicznej Bezlety. W klasyfikacji zespołowej drużynowo pierwsze miejsce wojskowe koło łowieckie Daniel. Drugie miejsce Straż Miejska Bartoszyce. Trzecie miejsce placówka Straży Granicznej Bezlety. Rozkaz podpisał pododdziały Baszuś. Dowódca generał brygady Jarosław Mika. Przedstawicieli służb mundurowych, którzy zajęli czołowe miejsca, do dowódcy wystąp. Pododdziały Zboczni. Prosimy o brawa dla zwycięzców. Proszę o odczytanie apelu pamięci z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Pododdziały Baszuś!
pododdziały na prawo. Patrz! Żołnierze, funkcjonariusze, mieszkańcy miasta Bartoszyce, słuchajcie wszyscy. Stajemy dziś do apelu na placu imienia bohaterów Westerplatte w Bartoszycach, aby w rocznicę Konstytucji 3 maja złożyć hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Wołam najwierniejszych synów narodu polskiego, reformatorów Rzeczypospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracali do dawnej chwały i potęgi. Stańcie do apelu! Wołam twórców Konstytucji 3 maja, króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, marszałka Sejmu Stanisława Małochowskiego oraz Ignacego Potockiego i Hugo Kołłątaja. Wzywam posłów Sejmu Wielkiego, którzy w dniu 3 maja 1791 roku uchwalili pierwszą w Europie konstytucję. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich, którzy na przestrzeni dziejów stawali w obronie wartości zawartych w Konstytucji 3 maja i wcielali w życie jej przesłanie. Stańcie do apelu! Do was zwracam się, potomni. Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Dla uczczenia pamięci twórców i obrońców Konstytucji 3 maja, salwa honorowa! Kompania, marszasz! Drugi szereg, krok w tył! Marsz! Na pas! Broń! Do salwy! Honorowej! Trzeba! Ładuj! Salwą! Marsz! Thank you.
wolności! Wojskowa Orkiestra Garnizonu Giżycko. Kolumna kompanii honorowej. Prowadzoną przez pana kapitana Krzysztofa Czapnika. Pod oddział Straży Granicznej. Dowódcą major Straży Granicznej Dariusz Pik. Kolumna sztabu 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej prowadzona przez pana pułkownika Marka Świątkowskiego. Kolumna batalionu dowodzenia prowadzona przez pana kapitana Tomasza Pączyńskiego. Kolumna batalionu logistycznego 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej. Prowadzący kapitan Zenon Wieczorek. Kolumna Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach. Prowadzona przez aspiranta Tomasza Bacha. A to już kolumna zakładu karnego w Kamieńsku oraz aresztu śledczego w Bartoszycach, prowadzona przez pana burcznika Kuzia Jerzy. Prowadzona przez pana Henryka Andrzejewicza. Kolumna nadleśnictwa Bartoszyce prowadzona przez pana nadleśniczego Antoniego Steckiego. No i szkoła w Górowie i Ławieckim. Thank you.
Dziękujemy Wojskowej Orkiestrze Garnizonu Giżycko za oprawę muzyczną naszej dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, za chwilę dowódca uroczystości, pan pułkownik Zbigniew Prusaczyk, złoży meldunek dowódcy 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej, panu generałowi brygady Jarosławowi Mika, o zakończeniu uroczystości. Oddziały na prawo! Chodź! Panie generale, wyjeduję pod oddziały, dołączę do apelu. Rozkaz! Pododdziały, patrzcie! Do miejsca zakwaterowania odmaszerować! Pododdziały, spocznij!